Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe. I tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania na sierpień oraz czytania miłosne. Koniecznie je sprawdźcie. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, ale znajdziecie też je w opisie pod filmem. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych. Strzelce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. W ogólnej energii macie dwójkę mieczy. No, karta może być związana z energią focha. Co do Was przychodzi, co się pojawia lub kto? A tutaj z kolei karta sądu ostatecznego, więc jak najbardziej nieźle, dlatego że wychodzi na to, że będzie pokonanie focha oraz złapanie nici porozumienia z kimś. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi ósemka mieczy, czyli autosabotaż. I to też bym powiedział, że jeśli było poczucie, że jakaś sytuacja w ogóle się nie rozwija i końca nie widać, nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, to myślę, że tutaj, no i nawet nie to, że łatwiej patrzycie na tę sprawę, po prostu zacznie ona się rozwijać, zacznie nabierać kolorów. Jak Wy się przedstawiacie? No pięknie, strzelce, pokazujecie się jako królowa monet. Ona w tej talii słowiańskiej jest przepiękna. Tutaj ma takie korale czerwone i wielki wieniec z kwiatów na głowie. W razie czego sprawdzajcie czytania dla swoich ascendentów, jeśli te czytania nie rezonują. Rada dla Was. A w radzie jest z kolei król monet. No słuchajcie, tutaj macie parę, no więc też od razu zachęcam do sprawdzania czytań miłosnych, bo no niedawno pojawiły się na moim kanale. Czego nie robić, czego unikać? Unikać dziewiątki buław i z przełożenia dziewiątka monet. Piękne czytanie, dużo monet, a one są właśnie związane z trygonem Ziemi, czyli z bykiem, z panną, z koziorożcem. Wychodzi na to, że uda Wam się wyprostować pewne rzeczy, pewne sprawy i w ogóle, że będzie spokój. Zapanuje spokój. Ja widzę tutaj dużo spokoju w tym tygodniu i takiego poczucia, że wszystko się toczy w swoim tempem, albo coś powoli zaczyna się właśnie rozwijać. Już gdzieś widać światełko w tunelu. Oczywiście na początku powiedziałem, że widzę energię focha, bo to też, ale może to z poprzedniego tygodnia? Z przełożenia dziewiątka monet. Uwielbiam tę kartę. Jest to karta samowystarczalności, więc ona mówi, że w tym tygodniu naprawdę trzeba o siebie dbać, o swoje potrzeby, a nie tylko dogadzać innym, no bo tutaj gdzieś zostaniecie straceni. No ile można nad innymi skakać, a zapominać o sobie? No tak nie powinno się robić. Ja myślę, że w kwestiach finansowych nie brakuje Wam tutaj na pewno. I tutaj też jest takie poczucie, że w tym tygodniu sprawia Wam przyjemność, naprawdę celebrowanie małych spraw, małych rzeczy i cieszenie się z tego, co macie po prostu. Też jest takie poczucie, że właśnie sobie zawdzięczacie to, co macie w życiu, czy tam zawodowo, czy finansowo, czy emocjonalnie, bo to też może chodzić na przykład o
szacunek innych do Was. No i właśnie w ogólnej energii ta dwójka mieczy, która pokazuje anielice ze skrzyżowanymi mieczami na piersiach. Wybaczcie, ale jestem trochę chory i też jest mega gorąco, więc mogę się momentami tutaj plątać. Ale o, motocykl za oknem. Ciekawe, co chcę tutaj powiedzieć. No ta karta wskazuje rzeczywiście na focha albo na jakieś sprawy, które ostatnio leżały. Nie było wiadomo, gdzie zmierzają. Może też chodzi o takie Wasze nastawienie troszeczkę na antę do rzeczywistości. Nie mam basenu, nie mam pięknej willi, nie mam mieszkania nad morzem w Hiszpanii, nie mam 3 psów i 8 kotów i partnera czy partnerki. No to w takim razie i wiem, że nigdy nie będę mieć i zawsze będę nieszczęśliwy. Nie ma czegoś takiego. Tutaj właśnie jest wręcz powiedziane, że umiecie się cieszyć z tego, co macie i też wiecie, jak osiągnąć to, czego potrzebujecie, bo zobaczcie, przychodzi do Was piękna karta sądu ostatecznego. Tutaj pokazuje Panią Wiosnę, która gra na flecie i natura budzi się do życia po długiej zimie. I ona mówi w ten sposób. Jest tutaj wejście na wyższy poziom. Być może nawet uda Wam się w tym tygodniu zawalczyć o awans, albo może nawet podwyżkę. Też bym powiedział, że w jakiejś relacji nastąpi odrodzenie i wybaczenie, ale uwaga, no na jakichś zasadach. Nie tam, że o, był foch, to machnijmy ręką i nagle wszystko będzie w porządku. No nie. Tutaj myślę, że będzie jakaś rozmowa pod tytułem, no, co się stało, jak powiedzmy sprawić, żeby to już się nie wydarzyło, jak to pokonać i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie widzę, że tutaj nabieracie też siły i energii i myślę, że przebywanie na świeżym powietrzu oraz powrót do korzeni, być może gdzieś wyjazd za miasto, na wieś, do lasu, bardzo Wam pomoże. Do przeszłości odchodzi 8 mieczy, czyli właśnie poczucie, że coś się nie rozwija, że coś już się nigdy nie rozwinie, że donikąd nie zmierzam, że nie mam szansy gdzieś. No to mija w ogóle też takie krytykowanie siebie. Też mam wrażenie, że jesteście w stanie w tym tygodniu utrzeć nosa komuś, kto lubi się mądrzyć i mówić, jak macie żyć. Tutaj absolutnie nie słuchacie rad takich osób, nawet jeśli to są, no, teoretycznie jakieś autorytety. Być może wcale nie są, ale tak, takimi chcieliby być. Zobaczcie, Wy pokazujecie się jako królowa monet. Właśnie taka mądra, ogarnięta, empatyczna, ale też ona przede wszystkim stawia siebie na pierwszym miejscu. I nie chodzi o to, że jest jakimś narcyzem, który po prostu jest niezdrowo niezainteresowany innymi. Absolutnie. Tutaj wręcz przeciwnie. Ona wie, że jeśli siebie kochamy, siebie wspieramy i siebie szanujemy, to tylko i wyłącznie jesteśmy dopiero wówczas wtedy w stanie podzielić się tym innym z innymi, no i też nie pozwolić innym na złe traktowanie nas na przykład. Ale królowa monet też mówi o takiej osobie, która wie, w jakim momencie życiowym jest, czy zawodowym, i naprawdę jest z tego dumna i fantastycznie. Zobaczcie, tutaj w Radzie z kolei król monet. Król monet, czyli byk, panna lub koziorożec. I tutaj jest powiedziane, żeby rozmawiać z osobami, od których dużo zależy. Z przełożonymi, z szefami, z urzędnikami. Naprawdę tutaj jest szansa na odzyskanie czegoś, na pogodzenie się, na wypracowanie sobie lub podkreślenie swojej pozycji w danej firmie czy w relacji. Tutaj spółkować z bykiem, z panną lub z koziorożcem, cokolwiek dla Was to znaczy. No ale piękne te karty, naprawdę jest tutaj dużo takiej zieleni soczystej, no i przebywania na świeżym powietrzu. Myślę, że kontakt z naturą bardzo Was uziemi w tym tygodniu. Przytulajcie się do drzew, proszę chodzić też na bosaka po trawie. Czego nie robić, czego unikać? 9 buław. Czyli takiego odgradzania się, zamykania się na drugą stronę,
chowania uraz i po prostu takiego, wiecie, ukrywania swoich prawdziwych potrzeb. Czyli, no wiecie, no, druga strona nigdy się nie domyśli, o co nam chodzi, jeśli rzeczywiście jest jakiś foch. No, czasami naprawdę trzeba komuś dopomóc i po prostu wprost porozmawiać. No, nie każdy ma taką inteligencję czy intuicję. Też bym powiedział, żeby otworzyć się na ważne rozmowy oraz na zmiany, przede wszystkim zawodowe i związane z inwestycją pieniędzy. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są już czytania na sierpień, czytanie miłosne oraz z cyklu Wybierz kartę. Tutaj je gdzieś wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy, kciuków w górę i subskrypcji, dlatego że to pomoże mi w rozwoju kanału, a wtedy będzie więcej czytań. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.